Nagrywając tego ostatniego streama przed świętami, mam nadzieję, że zasłużyliście sobie na swój węgiel. W końcu, czy jest coś bardziej wartościowego? Słuchajcie, zaczynamy już teraz. To mój czas i dobrze jest mi tu, wśród was, gdzie dużo pasji i ważnych spraw, gdy wspólna praca łączy nas. Ja już nie stoję z tyłu, chcę do przodu z wami gnać, szybko tak, niczym wiatr. Czekaj wciąż, wystąpić szereg, by za kołnierz życie wziąć. Przestań się bać, nałóż się garściami, szczęście gdzieś brać. To mój czas, twój czas, nasz czas, nasz czas. To moja przygoda, tutaj wśród was. Na szluganiku ja przerwy nie mam. A w trudnych chwilach za każdym z nas wyrasta przyjaciulas. Chcę jak najdłużej w tej grupie trwać, nie potrzebuję włosów. Dodę na jaką zasługujemy. Z głowy rwać, bo tutaj każdy dużo z siebie dał, żeby dobrą karę. Przed szereg, by za kołnierz życie wziąć. Przestań się bać, nałóż się garściami, szczęście gdzieś brać. To mój czas, twój czas. Nałóż się garściami w butelkę szczać. To nasz czas. Nasz czas. To mój czas. Na mocno pomyślności wiatr niesie na skrzydłach poprzez dziwny świat. Wiatr zmian, dobrych zmian. Moje życie ubrać w nowy plan. Nie bronię się, nie poddam. Przed rozbijaniem związków zawodowych nie bronię się, nie poddam. Czas, nie pozwól, by ten ogień zgasł. Na mieście widać już neonów blask. Ruszaj na raz, miejsce na podium jest dla każdego z nas. To twój dobry czas, twój dobry czas. Nie, nie czekaj wciąż, wystąp przed szereg, by za koniec życie wziąć. Przestań się bać, nałóż się garściami, szczęście gdzieś brać. To mój czas, twój czas, nasz czas. Nie, nasz nie czas. Czekaj wciąż, wystąp przed szereg, by za kołnierz życie wziąć. Przestań się bać, nałóż się garściami, szczęście dziś brać. To mój czas, twój czas, nasz czas. Podoba mi się, że w tej piosence jest tak dużo, kurwa, momentów, w których można bardzo łatwo podłożyć nasz czas. Widać jaki jest przekaz podprogowy. Twój czas, nasz czas. Zespół z pasją tworzą pracownicy Amazon, Małgorzata Gronlak, Centrum Logistyczne Amazon w Łodzi, Magdalena Konkol, Centrum Logistyczne Amazon w Sosnowcu, Julia Kopczyk-Balde, Centrum Logistyczne Amazon w Sadach. Czyli zobaczcie, to są generalnie, mają zainstalowanego w każdym centrum logistycznym naganiacza, nie?
To jest to, co chcecie z tego wyciągnąć. Że w każdym, kurwa, z tych miejsc jest sponsorowany przez Amazona naganiacz, którego celem jest ustawiać resztę do pionu, nie? Ile to ma wyświetleń? 86 tysięcy. A teraz, ponieważ to wideo było jedynym słusznym wstępem do ważniejszej części rozmowy, porozmawiajmy o tym, co wspomniałem dzisiaj. To znaczy, że mamy znowu posta od wspaniałego Adriana Zandberga, który zwraca uwagę na taki tyci problem, nie? Otóż to. Szanowni Państwo, działając w imieniu Amazon Fulfillment Poland, spółka z o.o., dalej pracodawca lub Amazon, dziękujemy za pismo przekazane 12 grudnia dotyczące przeprowadzenia referendum strajkowego w Centrum Logistycznym w RO 5 w dniach 16 stycznia oraz 17 stycznia. Informuję, że pracodawca nie wyraża zgody na przeprowadzenie przez przedstawicieli Państwa organizacji związkowej akcji referendalnej w lokalizacji w RO 5. Wiecie, co to jest? Łamanie prawa. To jest łamanie prawa. W związku z czym, a jakby warto zapamiętać to, że dla właśnie tego typu podmiotów, jak Amazon, czy jak, nie wiem, dajmy na to SII, Polska jest kołchozem, w którym można, kurwa, rozporządzać ludźmi tak, jak się tylko chce, jeżeli zrobi się odpowiednio pewną siebie minę. I zobaczcie po tym pięknym wstępnym wideo, zobaczyliśmy jedno, nie? To znaczy, jak dużo tych centrów logistycznych jest już w Polsce, nie? To nie jest jedno. Amazon twardo obsadził się wszędzie tam, gdzie może tak naprawdę pozyskać, szczególnie jeżeli da się tanio, pracowników i da się jakby zabezpieczyć odpowiednią bazę do tego, żeby rozpowszechniać swoją zajebistą obecność i propagandę związaną z związkami zawodowymi. No i w związku z tym Amazon już czuje się bardzo pewnie w kwestii tego, że co? Zakażemy im robić związku i co nam zrobią, nie? Tymczasem warto pamiętać, że no tak jakby to Amazon nie może nikomu zakazać robienia aktywności związkowej, ponieważ mamy prawo, które reguluje takie tematy i to prawo mówi, że związki zawodowe mogą robić referenda strajkowe, nie? To jest jakby ich przywilej związany z tym, jakim rodzajem organizacji są. Natomiast to, co teraz oglądamy, jest jakby powtarzaniem długiego schematu, długiego trendu, który dla Amazona jest bardzo, bardzo swojski. To znaczy zachowywania się tak, jakby jego zasady nie obowiązywały. Bardzo częstą narracją jest to, co właśnie Kupsul też zadaje na czacie, czyli powtarzanie, że związki zawodowe kiedyś miały sens bytu, ale teraz już go nie mają. Teraz już jest bez sensu, że związki zawodowe istnieją. Ponieważ kiedyś one... Panie, te związki zawodowe, one kiedyś tak bardzo o naszą wolność walczyły. A teraz? Teraz tylko walczą o przywileje. Teraz tylko walczą o to, żeby się pan związkowiec mógł ustawić. Żeby on mógł się nachapać. O to teraz walczą. To jest ta rzecz, którą słyszymy bardzo często, nie? To jest ta rzecz, która się regularnie powtarza. Dlaczego ona się powtarza? Powtarza się dlatego, że to jest bardzo wygodna historia do opowiadania. To jest bardzo ładny sposób na stworzenie przekonania, także w pracownikach, ale szczególnie w opinii publicznej, że
rola związków zawodowych się wyczerpała. Tymczasem w miarę postępów XX wieku i w miarę tego, jak rozmontowywano przywileje pracownicze i dbano o to, żeby było ich coraz mniej, bardzo jasno wyszło jedno. To znaczy, że związki zawodowe nigdy nie były tak ważne, jak są teraz. Bardzo ciekawym i moim zdaniem dość niekomfortowym sposobem opisania rzeczywistości jest wzmianka o tym, że przy przeliczeniu inflacyjnym koszt utrzymania niewolnika w USA był wyższy niż koszt utrzymania pracownika na płacy minimalnej w USA. Niezależnie od tego, na ile... Niezależnie od tego, czy taka kalkulacja jest w 100% dokładna, czy nie, ponieważ ja podejrzewam, że można ją dość łatwo odbić, to liczy się ten obrazek, który nam rysuje ta kalkulacja, nie? To znaczy, liczy się to, że taki Amazon czuje się uprawniony w ogóle decydować o prawie do funkcjonowania swoich pracowników w sposób znacząco wykraczający poza to, co teoretycznie jest określone w prawie. I tak naprawdę, jeżeli politycy w większości opcji nie mówią o tym, to znaczy, że nie interesują się dobrostanem takiego szarego proletariusza, nie? Jeżeli tak długo jak rozmowa o tym temacie będzie się zamykała, wiecie, u Adrian Rozwadowskich tego świata, a nie będzie prowadzona przez mainstream, to ci ludzie będą na lodzie, nie? I kurwa, naprawdę musimy walczyć o to, żeby tak się nie działo, bo to this is fucking creepy. Czemu ludzie wychodzą z założenia, że jeśli są nadużycia w pracy, to chcą ją zmienić, skoro niby liberowie mówią, że dura lex sed lex i należy prawa przestrzegać? Dlatego, że większość ludzi, którzy się wypowiada w ten sposób, to są ludzie, którzy żyją w dużych miastach i nigdy nie doświadczyli tego, że pracodawca może być tylko jeden. W sensie sytuacji, w której w twojej okolicy nie ma więcej pracodawców. I w której, jeżeli ten pracodawca źle cię traktuje, to GG, nie? A to jest rzeczywistość, z którą jakby muszą się mierzyć właśnie pracownicy takich miejsc, jak wiele z tych centrów logistycznych Amazona. Oni bardzo często są w sytuacji, w której albo pracują dla Amazona, albo nie pracują. Ja powiem szczerze, to jest tak, że ja sobie zdaję sprawę z tego, jak trudną rozmową jest rozmowa na przykład o związkach zawodowych. Jak trudno jest przekonać kogokolwiek do tego, że związki zawodowe są dla nich dobre. Nawet osoby, które tej rozmowy, tej całego poruszania tematu dostarczyły już, doświadczyły już całkiem sporo, nawet one mogą mieć problem z jakby przyjęciem, że hej, to faktycznie może być dla mnie okej, nie? To faktycznie może być ta rzecz, którą powinienem czy powinnam zrobić. Którą jakby muszę rozważyć, bo być może to zmieni jakość mojej pracy i moje samopoczucie w miejscu pracy. Bardzo ciężko jest przekonać ludzi także do tego, że założenie związku zawodowego to jest wysiłek, który nie jest przynajmniej na pierwszy rzut oka, przynajmniej w pierwszej chwili, proporcjonalny do korzyści, które mogą wynikać z założenia związku zawodowego. To jest też coś, o czym warto pamiętać, tak? To znaczy,
dobrze mieć w głowie to, że założenie związku zawodowego może wiązać się z całą masą stresu, który przyjdzie później. Po tym, jak już się niby uda, nie? Ale jeżeli ludzie pracy nie pokażą, że są siłą, z którą się trzeba liczyć, jeżeli nie pokażą, że ich zdanie i ich pozycja w tej kwestii jest czymś, co domaga się szacunku, no to szara dupo nadchodzimy, nie? Czarna dupo nawet. Szara dupo. Więc wiecie, to jest przykre, nie? Ale bez związków zawodowych szanse na to, że politycy was będą reprezentować, są raczej marne, no. Nazwijmy to po imieniu. Bo bez związków zawodowych wielu polityków w ogóle nie czuje, że istnieje na nich jakakolwiek presja, by was reprezentować. I o tym warto pamiętać. Ja tego słuchałem dzisiaj, kurwa, 20 razy. Czy gdzie słuchałeś tego? Hagnon. Czy myślę, że Nowoczesna by poszła na rękę takiemu Amazonowi jakby tego? Ja myślę, że to już się dawno stało. Że jakby, jeżeli chcemy prowadzić rozmowę o takiej Nowoczesnej, to nie mamy powodu, żeby mówić o tym w czasie przeszłym. W sensie, sorry, Nowoczesna to dalej są popłuczyny po PO, a widzieliśmy, jak PO tworzyło całą masę tych specjalnych stref biznesowych. To jest dokładnie to. Tak długo, jak partie w pierwszej kolejności próbują się podlizać biznesowi, a nie swoim własnym wyborcom, tak długo takie rzeczy się dzieją. I tyle. Dwie nieskończoności u Caroline da Krowa. Pojedyncze nieskończoności. Flavius, Elej, WZK i Janek. Lewczynie pizzy. Adam Powolski, Zakumia, Kranawek, Krzysztof Kraliński. Osoby dające kawę z ciastkiem. Michał Piotrowski, Karol Kuter, Hypatia, Szabrowny Kucyk, Intega, Behanort, Horsey Gone Wild, Konrad Warych, Łukasz Puchalski, Dawid Korzeniowski, Smoky Dora, KTBM 32 oraz Chrysku. Osoby dające kawę: Michał Szadziewski, Kropster, Borsuk Cukrowy, George Soros, Ozir Robin, Barnaba, Jaszju 2, Heinrich Samrion, Adam Klusek, Maciej oraz XLS. I wreszcie dawcy herbaty: Arkadiusz Gumiński, Grub Mephisto, Poczek de Bosla, Kardar Paweł Pawlik, Antybristler, Inżynier Pilny, Empathy Master 3000, Splend Wlubel, Hubert Mazur, Dzika Kaczka, Daniel Deafilis, Sylwester Uba, Adrian Gami, Daru, Maciej Dziliński oraz Worewan. Niech wam z nieba spadną prezenty czy coś. Stay awesome.